Szanowni Państwo, no mi jako rektorowi jest niezmiernie miło, że będziemy mieć u siebie tak wybitnych, powiem, studentów, ponieważ dostałam informację z działu dydaktyki, że są to nie tylko bardzo dobrzy studenci, którzy ukończyli już studia pierwszego stopnia, tak, ale również z bardzo dobrymi wynikami zdali maturę, więc dla uczelni jest to też cenny nabytek, nie tylko dla klubu sportowego. Poza tym chciałam nadmienić, że uczelnia dynamicznie współpracuje ze wszystkimi klubami sportowymi w naszym mieście, zarówno ze Ślepskiem, z Zalosem, także siatkarzy również mamy u siebie jako studentów. Cieszymy się, że dołączyli do nas piłkarze klubu Wigier. Na pewno będą się czuli bardzo dobrze. My również dołożymy wszelkich starań i będziemy ich wspierać w procesie dydaktyki. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że udało nam się nawiązać współpracę z tak szanowaną i renomowaną instytucją jak Państwowa Wyższa Szkoła w Suwałkach. Co ważne, z doświadczenia, wiedzy, zasobów bibliotecznych uczelni będą mogli korzystać również wszyscy pracownicy klubu, co pozytywnie wpłynie na podnoszenie kwalifikacji. Zgodnie z ustaleniami PWSZ również pomoże nam przy organizacji szkoleń, konferencji, a także wspomoże nas w akcjach społecznych, które prowadzimy. Z naszej strony na pewno deklarujemy pomoc dla PWSZ-u w organizacji imprez sportowych, kulturalnych, które będziemy, myślę, wspólnie prowadzić. Kolejny klub sportowy, Wigry Suwałki, dołącza do zacnego grona klubów, z którymi nasza uczelnia współpracuje. Cieszymy się bardzo, ponieważ rzeczywiście brakowało nam piłkarzy w tej naszej kolekcji klubów sportowych. Współpraca ze wszystkimi klubami jest żywa i dynamiczna. Wszystkie porozumienia, które podpisaliśmy, owocują wspólnymi inicjatywami, więc mam nadzieję, że Wigry również nas tu wesprą w tych inicjatywach i będziemy fajnie współpracować na każdym polu związanym, nie tylko ze sportem. Czy tak naprawdę oprócz sportu rzeczywiście na tą naukę znajdziecie czas? I czy rzeczywiście podnoszenie tych kwalifikacji czy zdobycie wykształcenia jest dla Was istotne? Kariera sportowca nie trwa, no, tak jak wiek emerytalny, także na pewno ta współpraca pomoże nam studiować i rozwijać umiejętności. Powiedzcie panowie, jakie kierunki rozpoczynacie? Znaczy rozpoczynam bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia, to są studia magisterskie. A panowie? Ja również bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszy rok. Ja ratownictwo medyczne pierwszy rok. I bezpieczeństwo wewnętrzne.